Zgadnijcie, jakie drużyny zagrały w finale 17 Draft Campu w Warszawie. Tym razem nie mieliśmy żadnych niespodzianek, bo zgodnie z przewidywaniami w finale znalazły się dwie najlepsze drużyny z całego campu: Cleveland Cavaliers oraz Golden State Warriors. Obie ekipy wyróżniały się swoim wysokim poziomem nie tylko w stosunku do reszty drużyn z Warszawy, ale też w całej historii draft campów. Warszawscy kawalerzyści oraz wojownicy to dwie z najwyżej punktujących drużyn w całej historii campów. W pierwszej kwarcie wyróżniała się w szczególności gra Mateusza Żebroka, który tylko w tym etapie meczu rzucił 14 punktów, rozdał też efektowny blok i dał Golden State wczesne prowadzenie plus 8. Mimo to Cleveland dość szybko udało się odrobić stratę i wróciliśmy do wyrównanej gry. Kosz za kosz, w pierwszych trzech kwartach prowadzenie zmieniało się 10-krotnie. Tutaj widzimy przed zakończeniem połowy Kacpra Jaśkiewicza i jego buzzer od deski, który doprowadził do remisu. Kacper był przede wszystkim liderem kawalerzystów, rzucił 31 punktów i dołożył do tego też 9 zbiórek oraz 3 przechwyty. Po stronie Golden State trzeba wyróżnić przede wszystkim człowieka kontrę, Mateusza Żebroka, który zdobył 23 punkty i dołożył do tego 20 zbiórek, to jest monstrualne double-double. Wisienką na torcie były też 4 asysty. To nie były wszystkie double-double w tym meczu, bo w Golden State takie statystyki osiągnęli jeszcze Bartłomiej Młynarczyk oraz Patryk Słupski. W Cleveland natomiast barierę 10 punktów oprócz Kacpra przekroczyli jedynie Christian Appel oraz Tymoteusz Solarczyk. Mimo prowadzenia Golden State w czwartej kwarcie Cleveland udało się odrobić straty. Wystarczył run 14-2, żeby odskoczyć i już do końca udało im się utrzymać przewagę. W najważniejszych momentach można było liczyć właśnie na lidera Cavs, Kacpra Jaśkiewicza. Cleveland wygrywają 74-66 i są mistrzami 17 draft campu w Warszawie. To już 12 finał i 7 mistrzostwo na 14 kampów trenera Mateusza Dobrowolskiego. Gratulacje. MVP sezonu został Kacper Jaśkiewicz. Zaliczał ponad 26,5 punkta, 6,5 zbiórki oraz niemalże 4,5 asysty. A jeszcze do tego 3 przechwyty na spotkanie. Całkiem sympatyczne statystyki. Wszystkim obozowiczom dziękujemy za wspólną grę, treningi oraz rywalizację. Zapraszamy na następne kampy, stronę internetową oraz fanpage na Facebooku Draft Camp.